z waszych grup jest jedną partią polityczną. Nieważne jak się nazwiecie, żadnych nazw aktualnych partii nie przyjmuje, po prostu sobie wymyślić nowe swoje oryginalne. I macie za zadanie przeanalizować budżet naszego państwa, zastanowić się, czy zwiększamy istniejące podatki, czy zmniejszamy nasze podatki, czy zostawiamy bez zmian, zastanowić się nad konsekwencjami i na koniec, jak będziemy mieć dyskusję, przekonać pozostałe grupy, że wasz plan budżetowy i podatkowy jest najlepszy. Czyli jeszcze jak będziecie analizować to wszystko, to od razu wybierzcie jedną osobę, która nam przedstawi, dlaczego, jaka jest wasz plan i dlaczego on powinien być wybrany. Panie w grupach mają kartki z tymi wszystkimi informacjami, które ja tutaj powiem. I już mówię. Zakładamy, że podatki w naszym państwie wynoszą 20%. Podatki wynoszą 20%. To jest ten stan, który zostaliśmy teraz i od którego mamy jakby punkt wyjścia. Z tytułu podatków wpływy do budżetu państwa wynoszą 200 tysięcy. To jest roczny. Budżet państwa zawsze układa się na jeden rok kalendarzowy. Całą tą kwotę przeznaczamy na wydatki i nie ma deficytu budżetowego, czyli wszystko to, jakie mamy dochody, przeznaczamy na wydatki. Nasze wydatki nie są większe od tego, co uzyskaliśmy z tytułu podatków. Na kartkach macie państwo rozpisane dokładnie grupy naszych wydatków, jaka to jest kwota z tej kwoty naszych wpływów i jaki to jest procent tych wydatków. Co możecie zrobić? Możecie, tak jak mówiłam, zwiększyć, zmniejszyć lub pozostawić podatki bez zmian. Można też zwiększyć, zmniejszyć lub przesunąć wydatki pomiędzy tymi grupami, co są w tabeli. Musicie jeszcze wiedzieć, że jeżeli zmniejszycie podatek o 1%, to spadają Wam wpływy do budżetu państwa o 10 tysięcy. Czyli jeżeli nie chcecie zaciągać długu publicznego, a zmniejszacie podatki, to musicie gdzieś obciąć wydatki. Jeżeli z kolei zwiększycie podatki o 1%, to macie do dyspozycji o 10 tysięcy więcej. Jeżeli nie zwiększycie podatków, ale zwiększycie wydatki, to musicie zaciągnąć dług publiczny. A obsługa tego długu kosztuje 30% od każdych wydanych 10 tysięcy. Czyli to też musicie w razie czego uwzględnić w wydatkach. To życzę Państwu miłej pracy.